kiedy przyjdzie także po mnie. Zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przede mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę
pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Jako żywo jest 20:06. Witajcie, zaczynamy. Witajcie, ja dzisiaj zaczynam. Niedawno się widzieliśmy. Mówię do tych, którzy widzieli nasz 11 odcinek, a teraz jest 12 odcinek. Dzisiaj podobno jest, jak wieść internetowa niesie, najbardziej depresyjny dzień w roku. Otóż my zadamy temu kłam i pomimo tego, że odcinek nie będzie tak zwany rozrywkowy, rzadko zresztą, nie wiem, chyba my jesteśmy rozrywkowi tak za bardzo, ale myślę, że będzie dla Państwa ciekawy. Chcę powiedzieć o tym, że jesteśmy wdzięczni naszym patronom, a naszym najważniejszym patronem jest marka dr Irena Ellis, która obdarza nas pięknem nie tylko podkreślając urodę dam, ale również zajmując się sprawami artystycznymi. Ta książka to są opowieści. Opowieści naturalnie mogą być ciekawe lub nie. Te ciekawe zostają z nami po wszeczasy, jak widać to po Dekameronie. Ale każda chwila, każde czasy, każde stulecie, każde dziesięciolecie ma swoje opowieści. Kilkadziesiąt lat temu także młodzież polska miała swoje opowieści. Chcę tu opowiedzieć dosyć dla mnie osobistą historię. Otóż jeden z moich braci, Stanisław, najstarszy mój brat, był powstańcem warszawskim, mieszka na stałe w Kanadzie, ale przysłał mi kiedyś tekst swojego przyjaciela z AK, Zdzisława Zbigniewa Kabaty, który napisał piękny wiersz, który opisuje sytuację ludzi, którzy znaleźli się nie po tej stronie, z której przyszła w końcu armia wyzwalać Polskę. Ja oprawiłem to muzyką, ale także spróbowałem opisać historię rodzinną zawartą w tej pieśni. Posłuchajcie. Czyste nas wychowywały, orły srebrzyste drogę wskazywały. Z gwiazdami w oczach szliśmy plemię młode w prześliczną Polskę, jak w wielką przygodę. Legendą nas urzeczono żołnierską, liliką nas ozdobiono harcerską. Bały się serca w życie maszerować, szukać, odkrywać, tworzyć i budować. Aż nagle przyszłość w gruzy nam runęła i do innego los wezwał nas dzieła. Lata zawiodły dni krwawych różaniec i poszliśmy jak kamienie na szaniec. Ginęliśmy bez skargi, bez wahania, naszym zwycięstwem jeden dzień przetrwania, naszą ostoją ofiary idea, natchnieniem naszym wolności nadzieja.
Potem ucichła burza ponad światem. Pole porosło kłosem, łąka kwieciem. Dla innych wolność i kłosy i kwiaty. A nam przysądził los więzienne kraty. Bo nadszedł dla nas czas we włosienicy. Słońce widziane z zatęchłej piwnicy. Los trędowatych, bolesny i twardy. Mordercze lata, otchłanie pogardy. Gdy orzeł wreszcie odzyskał koronę, zastał już barki wiekiem pochylone i siwe głowy gehenną przewlekło. Życie jak struga przez palce przeciekło. Nie spełniły się sny nasze tęczowe i nie staje już nam życia na nowe. Ominęła nas ofiara bez ceny. Zejść nam trzeba niedobitkom ze sceny. Więc zejdźmy dumnie, niechaj nasze wargi nas nie poniżą nawet słowem skargi. Nie nam zazdrościć nadchodzącej dobie. Prześliczną Polskę unosimy w sobie. Więc zejdźmy godnie, nie szukajmy względów. Do tych, co padli, doszlusujemy rzędów. Zostanie po nas jak otwarta rana. Karta historii naszą krwią pisana. Karta historii naszą krwią pisana. Dzisiaj 16 stycznia, całkiem zgoła inny styczeń i ta data brzmiała w 1945 roku, kiedy miasto było opustoszałe, właściwie nie było już Niemców, bo pominąwszy nasze przyzwyczajenia, że wyzwolenie Warszawy nastąpiło 17, właściwie trudno tę datę precyzyjnie sformułować. Niemcy, jak mówią specjaliści, zdecydowali nie bronić Warszawy już 14. Dlatego nie było tu żadnych poważnych zgrupowań wojskowych. Tak więc Warszawa 17 w zasadzie była pusta. Przywykliśmy 17 traktować jako dzień wyzwolenia. Ale była to data nieprecyzyjna, a związana politycznie po prostu z wejściem Rosjan do Warszawy. Właściwie pustej Warszawy. Ale wbrew naszym przyzwyczajeniom o tym momencie w Warszawie byli warszawiacy. Co prawda, tych warszawiaków było niewielu. Kryli się w piwnicach, mieszkali nielegalnie przed Niemcami. Jak Niemcy wyszli, to oni też wyszli z piwnic. Jednym z nich był Władysław Szpilman, znany kompozytor i pianista, o którym Roman Polański, oscarowy film nakręcił. Także wielu innych. Było to rok prawie po tym, jak warszawiacy się zbuntowali i doprowadzili pośrednio do tego nieszczęścia, które się stało. Ponieważ taka sytuacja historyczna i militarna, która się wytworzyła w tym momencie, okazała się tragiczna dla Warszawy. Chcę powiedzieć tak, że w Powstaniu Warszawskim, które miało wiele bardzo tragicznych epizodów, zaistniało jeszcze coś, co budzi naszą konsternację, zdziwienie i jest czymś niespodziewanym. W związku z tym dzisiaj o pewnym bardzo mało znanym fakcie opowie nam
Nasz dzisiejszy gość. Mamy niesamowitą, przynajmniej ja, mamy niesamowitą i w sobie i radość, i tremę przed panem Zygmuntem Walkowskim, bo tak nazywa się nasz dzisiejszy gość. Posłuchacie państwo, co ten człowiek, niesamowity pasjonat tamtych czasów, jak również właściwie o charakterze detektywistycznym są jego zachowania, ale myślę, że rozmowy przygotowane sporo państwu o tym powiedzą. Ja nie będę się rozwodzić. Powiem tylko, że kochamy Zygmunta Walkowskiego. A ja dziękuję ci za pomoc. Zygmuncie, dziękujemy ci i prosimy, będziemy cię słuchać zapartym tchem. Za prosimy chwilę o rozmowę. Dzisiaj gość, który wtajemnicza nas w dosyć zawiłe meandry śledztwa, jakie można prowadzić na temat zdarzeń z przeszłości, z których miejsca, sens i datowanie można określić na podstawie fotografii. Miałem przyjemność pracować przy filmie dokumentalnym, który opisywał jego pracę. W tym przypadku było to Powstanie Warszawskie, a film nakręciła Ewa Żmigrodzka i Krzysztof Zwoliński. I w tym filmie opowiadali o Powstaniu Warszawskim pośrednio, a właściwie opowiadali o pracy Zygmunta Walkowskiego, bo o nim dzisiaj mówię, o pracy nad uporządkowaniem miejsc i dat dotyczących powstania na podstawie zachowanych dokumentów ikonograficznych, także filmów. Miałem przyjemność przy tej pracy poznać Zygmunta Walkowskiego i nie mogłem sobie odmówić próby zaprzyjaźnienia się z nim, co udało się i mnie, i mojej żonie Joli. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach, w jaki Zygmunt Walkowski dochodzi do szczegółowej prawdy o zdarzeniach, czasem dosyć istotnych, i porozmawiamy także o nim samym. Pół życia spędził w wytwórni filmowej na Chełmskiej, gdzie sprawował różne funkcje produkcyjne. Także uczestniczył w produkcjach wielu tytułów filmowych. Jak przyszło do momentu, w którym Polacy zaczęli opierać się opresyjnemu systemowi, Zygmunt Walkowski jako człowiek o mentalności bynajmniej nie rewolucjonisty, spokojny, delikatny człowiek, który włączył się bardzo mocno w grę Solidarności, do tego stopnia, że stracił wszystkie wypracowane przez lata staże, a także pracę. I przez wiele lat, żeby móc żyć, pracował na lewo. Czyli był trochę na emigracji, tak jakby wyjechał gdzieś do Niemiec i tam pracował na lewo. Musiał to zrobić w Polsce. Tu jest rzecz może najbardziej godna podziwu dla mnie. Otóż, że człowiek w bardzo dojrzałym już wieku może zmienić zawód. Zygmunt Walkowski zmienił zawód. Stał się właściwie, można powiedzieć, naukowcem. Tym bardziej się cieszę. Witam, można powiedzieć, naszego przyjaciela Zygmunta Walkowskiego. Witam. Witaj. Witaj, Zygmunt. Z całą serdecznością. Wśród rzeczy, które Zygmunt Walkowski przeprowadzał śledztwo, żeby jakby uporządkować anegdoty, bo różne zdarzenia krążą w anegdotach, w jakichś przybliżeniach, w legendach, Zygmunt potrafi precyzyjnie je wyśledzić. Także też w tym przypadku jest dosyć mało znana historia, kiedy w czasie Powstania Warszawskiego w burzonym i narażonym na zniszczenie kościele Świętego Krzyża razem z kościołem nie zginęło serce Chopina. Zygmuncie, zapraszam cię, opowiedz nam o tym, jak to było.
To, co było przed chwilą, w zasadzie było przedstawieniem naszego bohatera. Ja już wiele nie będę się odzywał. Będzie mówił Zygmunt Walkowski. Opowie nam niezwykłą historię, którą za chwilę usłyszycie. Natomiast mam serdeczną prośbę. Ci z was, którzy mają ochotę odezwać się do nas, napisać komentarz czy zadać pytanie, to jesteśmy obecni na czacie na bieżąco, czytamy i na jakieś pytania, jeśli uda nam się, to postaramy się także odpowiedzieć. Zapraszamy na drugą część spotkania z Zygmuntem Walkowskim. Tak, rzeczywiście przez długie lata wiedzieliśmy o tym, że był zarejestrowany na materiale filmowym moment przekazania przez generała von den Bacha księdzu arcybiskupowi serce Chopina. Mnie zawsze interesuje, jeśli był ten fakt, to kiedy, gdzie i na podstawie jakich detali, elementów można w sposób dowodowy pokazać, jaki był rzeczywisty tok zdarzeń związanych z historią serca Chopina. I z tym, że dobrze chyba by było dla przypomnienia wspomnieć, że pomnik Chopina, odsłonięcie pomnika Chopina nastąpiło 14 listopada 1926 roku, chociaż i twórcą był pan Szymanowski, z tym, że rzeźba powstała w 1908 roku, ale czas zdarzeń, który wtedy był historycznie trudny, złożył się, chociaż był zamiar ustawienia pomnika Chopina w setną rocznicę jego urodzin w 1910 roku. Jednak czas, który wtedy był niesprzyjający takim założeniom, spowodował, że ten czas się przedłużył i dopiero 14 listopada 26 roku nastąpił moment odsłonięcia pomnika Chopina, który w całej krasie wyglądał w ten sposób. I historia pomnika w pewnym momencie odbija się rzeczywistość okupacyjna na pomniku. I pomnik Chopina jako pierwszy pomnik w czasie okupacji w Warszawie został zniszczony przez Niemców. Był to 31 maja 1940 rok. I to jest właśnie scena pokazująca tą, nie wiem jak nazwać, ale tą dewastację, która poza jakby czysto ludzkie odczucia jest nie do zniesienia po prostu. I to jest taka scenka pokazująca właśnie na rysunku zniszczenie pomnika, ale na pustym już cokole po pomniku ukazał się podpis bardzo ciekawy, bo wtedy podziemie warszawskie właśnie słowem walczyło, przeciwstawiało się rzeczywistości okupacyjnej i wtedy powstał taki napis. Kto mnie zdjął, to nie wiem, ale wiem dlaczego. Żebym mu nie zagrał marsza żałobnego. Więc to jest takie ładne chyba podsumowanie i pewna jakby perspektywa zdarzeń, która tych winowajców czeka. Pomnik został oczywiście zniszczony, rozczłonkowany i ktoś poza Warszawą, w rejonie poza Grodziskiem Mazowieckim zobaczył wywożoną na lawecie fragmenty
pomnika Chopina i to jest właśnie zdjęcie zrobione wtedy, jak Niemcy wywozili już rozczłonkowany pomnik do przetopienia na bardziej potrzebne, przydatne im materiały z tego surowca, którym był bardzo cenny stworzony pomnik. I tylko dla przypomnienia, warto tu chyba powiedzieć, że Fryderyk Chopin zmarł 17 października 1849 roku i jego siostra w 1850 roku skrycie przywiozła do Polski, do Warszawy, serce Chopina. Tu warto zaznaczyć, że to był okres, głęboki okres zaborów rosyjskich, więc ten fakt przywiezienia nie mógł być oficjalnie rozgłoszony, prawda? I stąd ta skryta akcja przewiezienia serca, który urna dopiero w 5 marca 1880 roku, a więc w 30 lat po przywiezieniu, była jakby spożytkowana, skryta w skrytce epitafium w kościele Świętego Krzyża. I tu właśnie widzimy dawny wizerunek krzyża i tak wyglądała to epitafium, gdzie była skryta urna z sercem Chopina. To jest przedwojenne zdjęcie w kościele, w którym właśnie tam znajduje się serce Chopina. Tu jest obraz już z dni Powstania Warszawskiego, gdzie zdjęcie zrobione wzdłuż Nowego Światu w stronę krakowskiego przedmieścia pokazuje w średnim planie kościół Świętego Krzyża, no i płonące miasto. Są to pierwsza dekada sierpnia 1944 roku i to jest jakby już zapowiedź dramatu czy dalszych losów działania, które w końcu też objęły urnę z sercem Chopina. To jest właśnie już zniszczony dość w znacznym stopniu kościół Świętego Krzyża, zrobiony z Pałacu Staszica w czasie Powstania Warszawskiego jeszcze. I to jest właśnie współczesny obraz epitafium i właśnie wskazujący na to, że tu jest przechowywana urna z sercem Chopina. Zawsze jest bardzo pięknie przystrojona, skromnymi, pięknymi kwiatami. Także jest to z pełnym uszanowaniem postaci i znaczenia Chopina dla kultury polskiej. Właściwie nie tylko, bo i światowy. I to jest współczesny obraz kościoła Świętego Krzyża. Po wojnie pod Gruzami odnaleziono model pomnika Chopina, gdzie ocalał oryginalny projekt pomnika oczywiście w skali 80 cm, który posłużył do odtworzenia po wojnie pomnika, bo nie było żadnej innej możliwości odwzorowania, bo jednak jedną z pierwszych rzeczy, jaką po wyzwoleniu uczyniono, to właśnie odtworzenie pomnika, zniszczonego pomnika Chopina. I właśnie tam to syn Wacława Szymanowskiego na Mokotowie, gdzie tam mieszkał, w gruzach domu, na szczęście niezniszczony ten projekt pomnika ocalał. I taka wiadomość o odnalezieniu
tego modelu pomnika ukazała się w Dzienniku Ludowym 11 listopada w 1945 roku, a więc tak na żywo ta postać, mimo że czas był trudny, jednak była zauważalna. No wiesz, a mówiono, że w komunizmie nic nie dało się dobrze zrobić, a ja sprawdziłem sam, bo jak miałem 10 lat, wszedłem na kolana Chopinowi w tym pomniku. On przecież ogromny był, tak, i się nie załamał, więc solidnie zrobiony. Nie, rzeczywiście. Tak, przepraszam, na marginesie żart. Tak, rzeczywiście tu odtworzono. No wiele rzeczy zrobiono mimo wszystko bardzo, bardzo dobrze i dobrze, że zrobiono. No to jest jedna z zarejestrowanych scen właśnie z 1945 roku, gdzie pracownice jakiegoś zakładu na zachodzie Polski odnalazły głowę Chopina, ale to nie jest głowa z pomnika Chopina, tylko innego, innej rzeźby pomnika, która dzisiaj jest przechowywana w konserwatorium na ulicy Okulniku. Na Okulniku, tak. Kochani, to jest przyjemność robić coś dla was i być tu z wami. Mam jednak także prośbę. Otóż, gdybyście zechcieli, ci, którzy jeszcze nie mają subskrypcji naszego kanału, wejdźcie proszę, Tadeusz Woźniak, on, tam jest taki czerwony guziczek, gdzie trzeba nacisnąć i wtedy będziecie moimi subskrybentami, co pozwoli na to, że zawsze zostaniecie zawiadomieni przez YouTube, że właśnie przygotowywana jest audycja i kiedy ona będzie. Będę wdzięczny. Także gdybyście mieli ochotę zadać pytanie, czy też dodać jakiś komentarz, zapraszamy. A teraz trzecia część spotkania z Zygmuntem Walkowskim. To jest właśnie wnętrze Kościoła Świętego Krzyża, który po powstaniu takim obrazem właśnie jawi nam się na tym zdjęciu. I to jest odtworzony już po wojnie pomnik Chopina, właśnie ten, który za odwzorowanie posłużył. Tutaj usiadłem Chopinowi, ale jakoś mnie nikt nie zganiał. Wiesz, były jakieś czasy takie, bo myślę, że teraz był jakiś problem z tym. A wtedy nikt nie zrobił problemu. Mam takie zdjęcie. Aha, nie uznano tego za aktu profanacji. Nie uznano tego za akt profanacji, tylko to, że dziecko wlazło na kolana Chopinowi. Tyle. Nie, ja bym to nawet głębiej czytał, że jakby wewnętrznie muzyka ciągnęła się tam do źródeł. To jest prawda, to nie są jedyne związki moje z Chopinem, pośrednie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Czy dobrze czytam tą sytuację? Dobrze czytasz. I teraz właśnie 9 września 1944 roku generał von den Bach przekazał urnę z sercem Chopina arcybiskupowi Szlagowskiemu. To zostało zarejestrowane na niemieckim materiale filmowym. I właściwie ten materiał jest jakby samym sednem, źródłem do ustalenia, gdzie ta scena została zarejestrowana. Każde zdjęcie, bo zwykle patrzymy dość pobieżnie na zdjęcie, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest to ogromnie zagęszczony sposób rejestracji informacji, który na ogół nie spożytkowujemy. I teraz z tym, że tu muszę zrobić pewien ukłon w stronę pana Michała Pałgana, który na podstawie tego zdjęcia odnalazł zdjęcie pozafilmowe i
jakby wskazał pierwotnie jakby ślad, że to było na ulicy Wolskiej. I idąc śladem jego ustalenia, żeby nie było to tylko pozawerbalnym określeniem, poszukałem, w jaki sposób dowodowy można ustalić, że to miejsce jest właśnie, czy da się określić jego adres. I w związku z tym, tu jeszcze pokazujemy właśnie generała von den Bacha, to jest arcybiskup Szlagowski, ale tu w tle są pewne rzeczy, które mogą posłużyć, te detale, posłużyć do ustaleń dokładniejszych, gdzie ta scena miała miejsce. To są wszystko ważne elementy do ustalenia adresu tego zdarzenia. I tu mamy właśnie tą scenę, która tu jest powtórzona. I proszę zwrócić uwagę na tą część zdjęcia. Tu jest bardzo istotna informacja zarejestrowana. I teraz właśnie wypunktowana jest tu. Powiększona, żebyśmy mogli dokładniej zobaczyć, co jest w tym fragmencie zdjęcia widoczne. I następnie, oczywiście zaznaczamy, to jest cały taki proces dochodzenia. I ponieważ w pobliżu tego miejsca, bo skojarzyłem te wydarzenia z takim fragmentem kościoła świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej. 100 metrów od tego kościoła się wychowałem. Także dla mnie to jest bardzo bliska sytuacja, to o czym opowiadasz. Z tym kościołem, w tym kościele byłem chrzczony. I tu odbywała się najpiękniejsza rzecz na świecie dla dziecka, czyli coroczny odpust na świętego Wojciecha. A klimat tych odpustów genialnie opisał Janusz Laskowski w piosence Kolorowe Jarmarki. Przepraszam, że ja włączam do tego pewien taki optymistyczny i humorystyczny może trochę rys, ale życie składa się z różnych aspektów. Nie, to właśnie takie epizody jakby dają wielowarstwowość zdarzeń w życiu. I to jest ważne. W każdym razie ten widok, ten kościół, za ilekroć natknę się w jakiejś ikonografii czy gdziekolwiek na to, to mi mocniej serce bije od razu. No tak, od razu wracają. To jest moje dzieciństwo. No i nie dziwota. Także tu pokazujemy ten fragment i proszę o zwrócenie uwagi na te detale, które przybliżając wyglądają tak. I proszę zobaczyć. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten detal to są z tego miejsca. I wtedy możemy bardzo precyzyjnie pokazać, że to jest w pobliżu kościoła. Prawda? Od strony zachodniej chyba. Strony zachodniej, tak. To jest od strony zachodniej i już dzięki temu możemy, przechodząc na zdjęcie lotnicze, bardzo precyzyjnie wskazać miejsce. Tu jest kościół, a to jest teren zdarzeń tych zarejestrowanych na filmie. I z tego miejsca tu było filmowane, widoczny był... Czyli ulica Sokołowska. To jest tu właśnie ulica Sokołowska przebiega. I dzięki temu można było bardzo precyzyjnie potwierdzić, że to zdarzenie przekazania urny z sercem Chopina, który też mam takie dziwne uczucia. Nie wiem, jak się znaleźć w tym. Człowiek, który był autorem
tak potwornych zniszczeń miasta, tak niewyobrażalnych dramatów, tragedii, niszczenia kultury z taką pieczołowitością. Tu mu dziękuję za to. Przekazuję urnę z sercem Chopina. Ta urna była przechowywana następnie w Milanówku i zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku odbyło się pewna uroczystość. Przewiezienie urny na jeden dzień do miejsca narodzin Chopina. Tam odbył się koncert uroczysty i następnego dnia urna ulicami Warszawy, wydawałoby się wyludnionej, bo to jest 1945 rok, w szpalerach ludności przewożona była odkrytym takim kabrioletem do Kościoła Świętego Krzyża i tam została przekazana w swoje pierwotne miejsce przebywania. No i później już po odbudowie kościoła już urna znalazła się ponownie na swoim miejscu, gdzie widzieliśmy na zdjęciach, jak to miejsce wygląda. A moje osobiste losy, a właściwie rodzinne losy, łączą się także z tą podróżą serca Chopina, ponieważ wkrótce po powstaniu, po wysiedleniu Warszawy, moja rodzina, mnie jeszcze na świecie nie było wtedy, ale przeszła przez obóz w Pruszkowie, a dalszą do końca wojny zostali w Milanówku. Razem z sercem Chopina, jak się okazuje. Więc losy drobne z losami wielkimi się splatają nieustannie, jak widać. I ta historia jest dla mnie o tyle ważna, że daje nadzieję, że ludzie nawet w najgorszych swoich momentach mogą z siebie wydobyć dobro. I pamiętajmy o tym, że to serce Chopina w Kościele Świętego Krzyża jest dzięki człowiekowi, który zrównał z ziemią Warszawę. I tak paradoksy historii wyglądają. Zygmuncie, to było fantastyczne spotkanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze zaprosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kochani, śledząc dzisiejszy program, sama dziwię się, że cały czas, znając te tematy i żyjąc z nimi przez wiele lat, mówię o rodzinnym aspekcie, czyli o wideoklipie Kabaty i Woźniaka, tak sobie pozwoliłam po nazwiskach panów opisać, i o opowieści Zygmunta Walkowskiego, których gdybyście państwo jeszcze sobie życzyli, to on tych opowieści ma milion. Oczywiście przesadzam, ale pasja, z jaką wariactwo, szaleństwo, jakiemu jest oddany przez tyle lat, dla mnie jest po prostu fascynujące. W każdym razie mamy obiecane, że gdybyście chcieli, to przyjdzie do nas jeszcze. To jest coś takiego, że pomyślałam sobie w trakcie, słuchając Zygmusia, naszego kochanego, że naprawdę niekoniecznie zawsze musi być to gwiazda piosenki, albo estrady, albo czegoś tam, jakaś gwiazda, z całym szacunkiem dla wszystkich gwiazd oczywiście, że tacy ludzie budują świat tak, jak powinien wyglądać, czyli opisują go z tej właśnie szaleńczej aktywności poza takiej stricte naukowej, ale za to jakiej? Jak prawdziwej, jak mądrej, jak fascynującej. No, kochani, uwielbiam to. Ja chciałbym oczywiście przypomnieć. Ale ja nie skończyłam jeszcze.
Bardzo cię przepraszam. No to proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo na razie musiałam wyrazić swoje emocje dotyczące naszego gościa i tego tematu dosyć w sumie poważnego, ale przecież znowu wrócę. Na litość boską, 100-parędziesiąt kilometrów od nas dzieje się straszna rzecz, więc to nie jest tak, że te opowieści nie mają teraz, że są tylko opowieściami. Niestety nie są tylko opowieściami i to też mi przyszło do głowy. Przepraszam za ten taki wtręt może. Może on też nie jest budujący, ale trudno nie mieć go z tyłu głowy, nawet kiedy robimy program dla Państwa. Ale teraz, choć przez chwilę, coś, co też może nie jest nadzwyczajnie rozrywkowe, ale tym, którzy są z nami po raz pierwszy, powiem, że od początku, kiedy, a to już jest 12 raz, z wami się spotykamy, wracamy do naszej historii klubu na Starym Mieście, który to klub raz na miesiąc prowadził Tadeusz Woźniak z rodziną, ale też Jolanta zawsze, Majszak zawsze też. Tak, zawsze byli goście, niezwykli też, absolutnie niezwykli. Wszystkiego się nie da, tych emocji się nie da opowiedzieć sprzed nastu lat, ale staramy się, ponieważ cudem zostały bardzo słabej jakości tak zwane VHS-ki. Państwo, którzy mają więcej niż 30 lat, wiedzą, co to jest za rodzaj rejestracji obrazu i dźwięku. Nieznośny, no ale taki był. Jakimś cudem one zostały nam. Jesteśmy w ich posiadaniu i staramy się przybliżyć Państwu te nasze zdarzenia sprzed lat. Dzisiaj to będzie bardzo skromny wtręcik, ale posłuchacie, co też się tam w tym klubie na Starym Mieście działo. Jaka była atmosfera i jak się ludzie tam czuli. Czy mogę? Nie, teraz jeszcze oficjalnie Państwa bardzo mocno pożegnam. Życzę, żebyście Państwo z nami, życzę sobie i mam nadzieję Was na tyle zaanimować naszą działalnością, żebyście byli z nami po prostu. 12 odcinków, jak ten się skończy, będzie już wisieć na YouTube i Facebooku, a pracuje Tadeusz Woźniak, bo to głównie jego i nasz przyjaciel Piotr Kajetan Matczuk, który tutaj nam towarzyszy jako niewidzialny człowiek, ale oczywiście nie mogłaby się bez niego ta audycja odbyć. Bądźcie z nami. Ściskam Was mocno. Czy teraz mogę? Teraz już bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No proszę widzicie, bardzo. Widzicie jak mam. Dorwałam się do głosu. Ale chcę powiedzieć tak, że mimo różnych rzeczy, których wolelibyśmy, żeby nas nie spotykały, ważne jest, żebyśmy sami spróbowali być życzliwym dla samego siebie. I w klubie naszym tę funkcję pełniła tak zwana afirmacja. Jest to taki żartobliwy, ale przecież serio tekst Bogdana Chorążuka. Wspomnienie z klubu. Dziękujemy. Do usłyszenia. Chcę tylko poprosić jeszcze, że gdyby ktoś z Was wpadł na pomysł i dołączył się do Patronite, żebyśmy mieli możliwości przygotowywania tych programów, będziemy wdzięczni. Do zobaczenia. Klub, afirmacja. Do zobaczenia za 2 tygodnie. 3, 4. Jestem drogą i osobą oraz własną swą ozdobą. Z niekłamanym mówię o tym wam zachwytem, miły stojąc różne do was głupie przyczyny. No, fantastycznie.
wieją i wieją. Zimą i beznadzieją. Liżą śniegiem i chłodem drzewa, sny, samochody. Światło krzepnie pod lodem. Skrzypi asfalt na drogach. Dobrze, że jesteś obok. Szron osiada na stali. Wszyscy podziali. Zamarzają elewacje. Stygną w domach im kolacje. Będziemy ich całować.